Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i widzimy się dzisiaj w kolejnym filmie. Dzisiaj stworzymy sobie albumik harmonikowy. O tym za chwileczkę kilka słów. Na początku chciałam wszystkich powitać tutaj, bardzo Wam podziękować za to, że jesteście, że tutaj odwiedzacie, oglądacie filmy, subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe i wiele dla mnie znaczy. Wszystkim wspierającym ja też bardzo dziękuję z tego miejsca. Słuchajcie, jeżeli nie subskrybujecie kanału, a macie chęć być na bieżąco z filmami, bo jak widać, no, wiele się tutaj dzieje, zachęcam do tego subskrybowania. A jeżeli chcecie wspierać moje działania, zapraszam też w opisie można znaleźć linki do grupy wspierania. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Kochani, dzisiaj pracujemy z kolekcją Dreamland. Kolekcja Mintaya. Kolekcja, która na początku, wiecie, jak zobaczyłam na zapowiedziach, no byłam oczarowana. Kiedy zetknęłam się z nią troszeczkę bliżej, nie mówię, że mnie rozczarowała, ale uznałam, że inna, na którą nie stawiałam, jakoś bardziej mi się chyba spodobała. Tak nabrała bardziej, wiecie, więcej plusów na żywo. Ale postanowiłam z Dreamlandem zadziałać, ponieważ powstanie taki albumik harmonikowy, bardzo prosty. Słuchajcie, albumy harmonikowe to są bardzo fajne rozwiązania. Szybkie, proste. Myślę, że w miarę łatwe do zrobienia, nawet samodzielnie, jeżeli nie macie gotowej bazy. Ja będę dzisiaj pracować na bazie gotowej. Ona jest już wstępnie przygotowana. Ja, słuchajcie, oszczędziłam tego docinania, kombinowania, bo to dużo czasu zajmuje. Zaraz o tym kilka słów powiem. Album harmonikowy jest wdzięczną formą, słuchajcie, fajnego, szybkiego upominku. Ile razy zdarzyło Wam się, że ktoś potrzebował na wczoraj, czy na przedwczoraj, czy jeszcze na tydzień wcześniej coś, jakąś pamiątkę. Wiem i ja najczęściej mówię, że no niestety nie dam rady, jak wiecie, jest dużo zamówień i dużo mam zleceń takich aktualnych, żeby wszystko odłożyć i zrobić coś na już. Ale jeżeli taką możliwość mamy, bo mamy przy sobie w domu gotową bazę, to naprawdę jest to szybkie działanie, tak naprawdę. Można szybciutko taki albumik sobie stworzyć. Ja myślę, że ja w środku nie będę z nim pracowała, bo środek albumu to jest potem kwestia wklejenia zdjęć, ewentualnie jakiegoś ozdobienia. On już jest oklejony, zrobimy sobie kieszonkę na wewnętrznej stronie i zrobimy sobie całą okładkę, więc myślę, że też będzie to ciekawe. Kochani, Dreamland składał się tutaj z wielu elementów, bo ja kupiłam, to była jedna z dwóch kolekcji, którą kupiłam w całości. Możecie sobie podpatrzeć, jak ona wygląda, bo ja prezentowałam na kanale. Ja dzisiaj tutaj mam już pocięte, tu mam kawałki tej kolekcji dużej. Jest tu jeszcze ta kolekcja uzupełniająca, są naklejki, są napisy, elementy do wycięcia i też te, które mam tutaj wycięte. I ja tutaj dziabnęłam sobie, zobaczcie, kwiatuszki z Primy, które pięknie mi tutaj do tej kolekcji dopasowały się, więc myślę, że też sobie na okładkę użyjemy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tę kolekcję, kolekcja wróżkowa, magiczna, kolekcja, która nada się na albumiki takie, myślę, że bardziej dziewczęce jednak mimo wszystko, ale nie takie, wiecie, takiego maleńkiego maluszka całkiem, ale już takiej fajnej dziewczynki, już takiej większej, starszej, która chodzi do przedszkola, która ma, nie wiem, 4, 5, 6, nawet 7 lat, takiej, która lubi magiczne stworki, smoki i wróżeczki. Myślę, że będzie idealna na jakieś urodzinki i tym podobne. I naprawdę bardzo szybko takie albumy się robi. Na moim kanale już na pewno, jeżeli ktoś ze mną jest dłużej, to wie, że takie albumy tworzyliśmy od podstaw. Ja mam dzisiaj bazę gotową z Eco Scrapbookingu. A, jeszcze mamy kopertki, widzicie, bo ja tak tu mam już wyjęte na boku i nie pokazałam ich. Chyba nie. Bazę z Eco Scrapbookingu, jest to album harmonika z wiązaniem na okładce formatu 15,5×15,5 z białymi kartami, jest ich 6. Taki albumik, słuchajcie, ja już mam oklejony, tak jak już wspominałam. Podobierałam sobie tutaj grafiki. Niestety te, które mi się podobały, na przykład konia musiałabym przeciąć w połowie, więc było mi troszeczkę żal, ale myślę, że jakoś tak tutaj się to udało ogarnąć. A tu mamy tę drugą część. W każdym razie, wiecie, tutaj i tak przyjdą zdjęcia. Ja sobie tylko zerknę, bo inaczej się pokażę Wam, bo mam tutaj maty 10×15 i 9×13. Czy może zamknę, tak będzie lepiej widać.
Czy wy sobie zrobicie tu potem zdjęcia 9x13 w pionie, w poziomie? Można tutaj jakąś dekorację z boku sobie zrobić. Ja myślę, że dzisiaj nie, jakoś no nie będę tutaj się bawić z tym. Tu sobie zobaczcie, źle przykleiłam albo źle dociągnęłam troszeczkę, ale to nic nie szkodzi. Nawet 10x15 tutaj na styk można by zdjęcie włożyć i sobie ewentualnie ozdobę zrobić tutaj z tymi elementami. Ja się zajmę tylko, zostawiłam sobie tu wewnętrzną okładkę, żeby Wam pokazać, jak można sobie ten album troszeczkę uatrakcyjnić. To jest album, słuchajcie, taki, który no tutaj tylko wkleić zdjęcia, ewentualnie jakieś napisy dodać, ponieważ on jest, widzicie, składany tak bardzo tradycyjnie, czyli on nie ma przestrzeni, nie ma tam miejsca na jakieś większe, bogatsze budowanie kompozycji. Są też opcje, widzicie, on już jest wyklejony, a jest taki, już może nie, że się mi otwiera, ale czuć, że jest taki naprężony, jak jeszcze zdjęcia przyjdą, więc no nie ma co tutaj, wiecie, szaleć z jakimiś ozdobami, ewentualnie napisy, jakiś kwiatuszek fajny, czyli o, na przykład, nie wiem, zrobimy sobie tutaj, czekajcie, lepiej mi się pokazuje na tym zamkniętym. Wkładamy sobie zdjęcie, wybieramy sobie tutaj jakąś grafikę, naprawdę coś bardzo prostego, coś, żeby tutaj nie było zbytnio napchane, bo to się będzie wszystko nam, będzie nam cały ten album rozciągało, prawda? Chociaż nawet nie wiem, czy tutaj ten kwiatek jest potrzebny, bo on i tak jest taki mało widoczny. Można z tymi narożnikami, które ja już też wielokrotnie pokazywałam, jak sobie robić, żeby się nam fajnie trzymały. A to jest niebieska. Ja miałam tu jeszcze taki, o, jest tu taki beżowy bardziej. Można jakiś napisik sobie tu wkomponować na tą wróżkę. Nie robiłabym tu żadnych takich większych szaleństw, ponieważ on zbytnio spuchnie i będzie ciężko go, będzie się nam rozjeżdżać mocno. Są też w Eco Scrapbooking bazy, które mają, no mi się wydaje, że mógł być ten grzbiet troszeczkę szerszy, bo ten grzbiet jest, zobaczcie, zrobiony na taką grubość, jak generują karty i potem przy jakby przy tym, że my to okleimy jeszcze, no to on zaczyna się rozjeżdżać. Jednak mogłoby tu być trochę szerzej, ale wiecie, nie jest źle. No tylko musimy pamiętać, żeby aż tak tam nie obciążać. Ja jeszcze sobie tutaj docięłam. O, no takie ładne jest tu, szkoda mi tego. Dobra. Na okładeczkę, a może tak to lepiej? O. Przód i tył. Widzicie, tego konika tak obcięłam nieładnie. No i my to będziemy sobie oklejali. Ja sobie to pewnie jeszcze tu jakoś tam przeradełkuję. Coś będziemy tu kombinować. No i ten środek cały, który chciałam Wam pokazać. Z tą kieszenią. Na górną część, słuchajcie, planowałam, mam tu w głowie rozetki, coś z rozetkami, zrobienie jakiejś dekoracji, te kwiaty, więc myślę, że będzie tutaj fajnie, magicznie i będzie się podobać. Zatem, no słuchajcie, ja sobie myślę tak, że może zaczniemy faktycznie od tej wewnętrznej strony. Tak przykładam, jakbym to krzywo docięła. Od tej strony, którą jeszcze muszę uzupełnić. Pomyślałam, że zrobię to tutaj fajnie z Wami. Nawet, słuchajcie, by tu nie trzeba było mieć bazy, bo można, słuchajcie, taką kieszeń zrobić no po prostu z papieru skrapowego. I się zastanawiam, czy z tego kawałka, wprawdzie ja to miałam, ja to docinałam, wiecie. Tu mamy taki, to by nam się za bardzo tak zlało ze sobą, tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj całkiem fajnie ten granat by nam się oddzielił, troszeczkę się tutaj ładnie połączył z tą górną częścią. No nie wiem, jak sądzicie. Czy po prostu zrobić fajnie z białego papieru, a potem sobie to dokleić bazowym. Czekajcie, ja miałam gdzieś taki skrawek, bo wczoraj robiłam kartkę i mi został biały kawałek. Czekajcie, ja to odłożyłam. To jest właśnie moja filozofia zawsze. Kilka. Dobra, jest skrawek papieru, zabrałam sobie też od razu dziurkacz, no bo też chciałabym, można zrobić proste, oczywiście nie musi być dziurkaczem wykończone, ale ja chciałam, żeby to trochę było takie, no wiadomo. O, no ja będzie w sam raz, to jest z kartki, którą chyba wczoraj,
robiłam. Sobie przejechałam. Myślę, że to nic nie szkodzi. Zaraz zobaczę. O, jeszcze tutaj tak dla pewności, ale wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Dobra. Mamy, słuchajcie, ten kawałeczek sobie tutaj docięty. No i tu od spodu, myślę, że na maksa, ile się da tą kopertę, znaczy na maksa, no to jest, wiecie, to jest kartka, która ma wysokość około 10 cm, bo to jest ścinek, jak docinałam bazę kartki, więc czy nawet, no nie, nie ma 10, aha, czekajcie, bo to jest Marta. No 10 powiedzmy, że miała. Jedziemy sobie na centymetr. Mam Martę przygotowaną do nie radełka, tylko do rozetki. Dobra, czemu ją odłożyłam? Nie wiem, skoro jeszcze trzeba zrobić tutaj. Słuchajcie, może sobie to tak docisnę z tej strony. Siach. Taka, wiecie, tradycyjna kopertka. Myślę, że, Boże, nie kopertka, tylko kieszonka. Myślę, że fajnie się tutaj sprawdzi. Każdy może użyć, słuchajcie, arkuszy, które się mu podobają. Wcale nie musi tych samych, co ja. Tak sobie tam wjechałam niepotrzebnie, ale myślę, że to się nic nie stanie. Uznałam, że taka mała kieszonka bardzo fajnie się tu sprawdzi, bo będzie takim dodatkiem, no, że po prostu coś będzie się działo, prawda? Że tam będzie można wsunąć sobie jeszcze jakieś pamiątkę. I tutaj ciach. Pod kątem, wiecie, wzięłam zepsute nożyczki. Zawsze, zawsze, jak sięgam, sięgnę po te zepsute, nie wiem. Ciach. Ja postaram się znaleźć, muszę pamiętać, bo wiecie, jak mówię, potem mi trochę ucieknie, ale postaram się znaleźć tutaj filmik, który też, gdzieś robiliśmy, na pewno robiliśmy bazę harmonikową, chyba, że mi się coś pomyliło i robiłam to na jakiejś zamkniętej grupie, ale raczej nie, bo robiliśmy tutaj. Teraz sobie tu kieszonkę zamykamy, słuchajcie. Ciach. I naszym wygładzaczem sobie tutaj rozprowadzamy dokładnie. I drugą stronę. Ok, dobra. Mamy, słuchajcie, tę kieszeń zrobioną. I tu, a widzicie, co ja zapomniałam, bo jak docinałam, to mi się tutaj trochę, mnie to potem denerwuje, więc wolę sobie to. To są takie małe fanzołeczki, no ale jak mam je to potem denerwować, to wolę sobie to od razu ściąć. I tutaj, słuchajcie, będzie. Chociaż teoretycznie mogłabym się posłużyć tu nawet tym bloczkiem uzupełniającym, bo wiecie, nie muszę ciąć całego arkusza fajnego, nie? Też tu mamy taki ładny arkusz, zobaczcie, z niebem. Choć mogłam dopasować w sumie jakiś inny, nie? Ale myślę, że niebo będzie tu idealne. Czekajcie, sobie to teraz tak przyłożymy od tej strony. Jeżeli ktoś nie ma uzupełniającego, no oczywiście może sobie z tego większego arkusza dociąć, słuchajcie. Z ten większy docięty i ja i tak będę wycięła rozetki, więc on tak czy siak, słuchajcie, się przyda, bo znaczy się w sensie nie zmarnuje, bo zawsze możemy potem kartkę sobie zrobić, czy coś. Zresztą jak jest albumik, to można karteczkę do kompletu, więc to nic straconego, że my sobie rozetniemy większy karton. Nie uważam tego za jakiś dramat. Ale powiem wam, że tu się zastanawiam, bo my to będziemy mieć w ten sposób. A ja bym chciała tu teraz, no i tak, tu mi się zleje. Tu są kwiaty, tu mi się zleje.
może te paseczki. Albo na tym, no to by to fajnie się. Jakież to są, słuchajcie, trudne sprawy. Jakie to są trudne sprawy. Mamy, słuchajcie, kieszoneczkę gotową. Taka kieszonka w albumiku zawsze się przyda, słuchajcie. Taki prosty, harmonijkowy. A kieszonka zawsze, jak znalazł na jakieś właśnie drobne pamiątki. I możemy sobie ją zamocować do naszej karty. Naprawdę taki album harmonika, warto w domu, ja wiem, że nie każdy lubi pracować na gotowych bazach, ale przyznam się Wam szczerze, choćby taki album harmonikowy, ja nie mówię o takim dużym albumie, no bo on już tego nie zrobimy tak bardzo szybko, nawet jak mamy gotową bazę, ale taką harmonikę, słuchajcie, warto takie gotowe bazy gdzieś mieć z 2-3 pod ręką. Zawsze to jest, wiecie, dla takich spóźnialskich, którzy będą chcieli u nas zamówić, dla nas też fajna opcja, bo taki albumik, wiecie, szybciutko się robi. Można na przykład, teraz zloty są różne, wiecie, jak firmy się wystawiają, no to takie rabaciki różne firmy przygotowują dla nas. Więc można sobie wyczaić w fajnych cenach, jakieś, wiecie, takie zaplecze mieć w swojej pracowni. I tu sobie bigujemy. Ja też, wiecie, ja kocham albumy i ja kocham te albumy robić samodzielnie, ale przyznaję szczerze, że, no, zobaczcie łobuza, że taka baza gotowa pod ręką naprawdę bardzo często się przydaje i może pomóc w wielu sytuacjach. Spójrzcie, mamy to. I ja tutaj chcę mieć ten ciemniejszy na górze. Znaczy ciemniejszy, no. Tu sobie zrobimy zamknięcie. W związku z tym, że tutaj mamy, słuchajcie, malutkie to, to ja sobie skorzystam z tych 5 mm magnesików. Zrobię tu na wierzchu jakąś ozdobę, żeby sobie ten magnes potem... Można by było też z tej strony i to zakleić, ale ja tu jakąś ozdobę zrobię na górze, więc... Nie martwię się, tam trochę za dużo kleju sobie dałam, ale z drugiej strony jest całkiem ok. Tu oczywiście sobie smarujemy tylko tę część. Zobaczcie. Żeby tu tylko na te boczki się złapała. A, nie, Asia. Jeszcze za szybko. Czekajcie. Za szybko. Zapomniałam się, ale to nic nie szkodzi. Szybko tu naprawimy błąd. O, a, ty mi tu nie wystarczysz. Ale wystarczysz, bo ciebie zapniemy z drugiej strony. To dobra. Możemy to zakleić, słuchajcie. Bo tu mi jest potrzebne, żeby tylko się to trzymało. Nie pomyślałam, widzicie, bo ona, o, trochę to takie mogło być dłuższe, żeby kopertkę zamknąć. No, ale możemy ją zamknąć z drugiej strony. Słuchajcie, jakoś tam się to fajnie będzie trzymać, myślę. Jak już pokleiłam, to już nie cofnę, nie? W związku z tym, że to będzie, bo ja tak chciałam właśnie tę kopertkę gdzieś tu wykorzystać, bo mi się bardzo podobała. Mogę ją zrobić w ten sposób. Mogę ją troszeczkę wysunąć, ale ja bym ją zrobiła może tu, może trochę tu. Nie, sobie tak zostawimy. No to jak ją będę i tak kleić, to widzicie, ten magnes się tu zasłoni. Ja chciałam, myślałam, że będę trochę wysuwać, ale z drugiej strony, jak tu już mam tak dosyć wysoko tę kieszeń, a poza tym mam ładny dziurkacz, mój nowy nabytek, całkiem niedawny, to będzie ładnie widoczny.
I tu sobie ciągniemy. Tu wiecie, jakbym wiedziała, że to będę kleić na tej kieszonce tak centralnie, to bym wtedy bez problemu tutaj na przykład sobie taką tą gwiazdkową kopertę. Nie, spokojnie, słuchajcie, jest dobrze. Nie ma tu. Okej, dobra. Jakoś tam wybrnęłam z tego. No i tu jedynie co będę musiała jakąś, wiecie, zasłonkę zrobić na tym. Mamy tutaj różne motylki, gwiazdki, więc myślę, że tu zawsze się coś znajdzie. O, motylek bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Tylko ten motylek to by tak fajnie było usztywnić czymś, nie? Bo on jest taki mięciutki, bo jest wyciętym elementem. No i jakby go tak czymś podkręcić, to by tak całkiem fajnie wyglądał. Bo jak my będziemy łapać za niego, żeby podnosić to, to przede wszystkim to, co ja zrobię, to odetnę tutaj te takie odstające dzióbki, bo to się nie sprawdzi. Widzicie? I takie podnoszenie go ciągłe do góry może poskutkować tym, że on się wyrwie potem i odfrunie, więc może dobrze go trochę podkręcić. Pytanie, na różowo czy na granatowo? Nie, słuchajcie, ja już mam tych dylematów naprawdę zbyt dużo tu chyba. Można też na białym bazowym. I on będzie taki, wiecie, sztywniejszy, mocniejszy, że będzie miał taki zapas trochę szerzej, że będzie się fajnie trzymało, jak będzie się tą kopertkę otwierać do góry. Ten magnes jakoś tam taki nie jest, wiecie, że on trzyma jak po zbóju i nie będzie dało rady. To, co jest ważną rzeczą tu, to przede wszystkim podłożenie sobie czegoś pod kopertkę, bo ja tu muszę teraz, zobaczcie, nalać kleju. Żeby się trzymało to dobrze, zrównało trochę z magnesem. Mogłabym podkleić pianki, ale mi wystarczy klej. On będzie doskonale się trzymać tu. Zobaczcie na to. W spokoju muszę go zostawić. Nie ruszać, nie tykać. Niech on sobie jest. A my zabierzemy się, słuchajcie, za... Dobra, to może ja to tak odłożę tutaj, a my zabierzemy się za przygotowanie, słuchajcie, rozetek na naszą okładkę. Lecimy. Ja bym chciała, żeby te rozetki miały też w sumie troszeczkę różne te kolorki. Może nie do końca to dobrze zrobiłam, bo mogłam ściąć tutaj ten chmurkowy kawałek na rozetkę, ale z drugiej strony, słuchajcie, coś wymyślimy i tak to... Dobra, 4. Ja sobie zrobię 4 cm, nie, 4 to będzie za dużo, 3,5 to będzie 6 cm, taka rozetka, mniej więcej na 6 cm to myślę, że będzie dobry rozmiar. Robię sobie jeden paseczek. Tutaj potrzebuję też na kieszeń do tego tyłu, więc tu i tak musiałabym coś pokombinować, bo chociaż ta kieszeń mogłaby być nawet taka wąska. No troszkę sobie nie pomyślałam, żeby nie ściąć to z tej drugiej strony, ale słuchajcie, nic się nie dzieje bez powodu. Zrobimy sobie tutaj pięknie taki ładny chmurkowy kawałeczek, więc też będzie ładnie wyglądać. I w sumie moja pomyłeczka, czy jakoś moje niemyślenie też nie będzie tutaj jakąś tragedią. Zrobimy sobie na 2,5 albo tutaj, o, dołączę sobie do linii, w związku z tym, że tu mamy takie, wiecie, jakie to jest, nie? I tniemy sobie taką wąską rozetkę. Jak coś mi tu nie spasi, to jeszcze mogę sobie dociąć z tych kawałków, więc super. No słuchajcie, i to mi nawet nie jest mi żal, że tu musiałam dociąć, bo przecież tak czy siak mogę najzwyczajniej w świecie potem sobie wziąć Martę. Przeprosić się z Martą trochę,
Wiecie, że ja korzystam z tej centymetrowej, ale akurat jeżeli chodzi o robienie rozetek, to myślę, że ta martowa tutaj, ja robię co dwa. Mogłam też tu zrobić co dwa, ale zrobiłam co jeden. No nic. Co dwa rowki przeskakuję. I tak jadę do samego końca. Słuchajcie, rozetki mamy pobikowane i czas teraz je pozaginać. I zaginamy to w taką harmonikę, raz w jedną, raz w drugą stronę, naprzemiennie. Słuchajcie, ja uwielbiam rozetki. Uwielbiam rozetki, a tak rzadko je robię, tak rzadko do nich wracam teraz. Znaczy był czas, że robiłam ich mnóstwo, nawet na kanale robiłam, wiecie, to było kilka lat temu, tutorial krok po kroku, no tam trochę tam się działo, a teraz jakoś tak uciekły mi te rozetki gdzieś. Ale wiecie, też tyle się dzieje, tyle nowości różnych wchodzi, nowych sposobów, nowych. No i też się rozwijamy i tak wiecie, często zapominam o tych starych, dobrych dekoracjach, wiecie, jakichś tam sposobach. A warto pamiętać o nich. Mamy, zobaczcie, naprzemiennie, ja będę miała tą różową. No tu tak sobie to ciachnęłam. Nie wiem, co autor miał na myśli, dlaczego zrobiłam od jeden, a fajnie by tu wyszło na dwa bigowania. A czasem człowiek zaćmienia też dostaje, nie? Jedziemy sobie. Ciach, ciach. O, ktoś jakieś drzewa ścina. Ja po prostu, słuchajcie, ja już trochę przywykłam do tego, że jak ja nagrywam, to zawsze się coś u mnie tutaj dzieje w okolicy. No, ale żeby aż tak. Tą mniejszą trochę. Znaczy nie gorzej, ale no bardziej się tam rozjeżdża. Ta większa ma więcej miejsca, żeby ją złapać, a ta mniejsza ma mniej. I jeszcze te moje niezrozumiały jeden bik. Mamy dwie takie harmoniki. Ja sobie biorę tutaj, zobaczcie. Ten kawałeczek się mi też przyda. Przygotowuję sobie takie dwie, może być z dziurkacza, taka wiecie, wycięty okrągły kawałeczek. Potrzebuję coś, żeby tą rozetkę zablokować. A przede wszystkim rozetkę teraz skleić. I przez to moje w ogóle niezrozumiałe dla mnie posunięcie, gdzie nie wiedzieć dlaczego zrobiłam na milimetr, znaczy się na jedno bigowanie, muszę to jedno teraz ściąć. Ale to tam nic nie szkodzi. No powinnam zacząć od biga dwa razy, nie? Dwa bigowania, dwa, dwa, dwa. Nie wiem, co mnie natchnęło. Okej, okay, dobra, to sobie trochę. Dobra. O, to dzięki temu mogę sobie troszeczkę skrócić tu jeszcze. Czy nie dzięki temu, można w każdym momencie, ale... Okej. Okay. I ten jeden paseczek sobie klejem nakładamy. Dobrze sobie rozprowadzą, żeby on się fajnie zamknął. Nakładamy drugi, czyli łączymy ze sobą ładnie w tym miejscu. I troszeczkę wyszło.
Że gdzieś tam zjechałam przy cięciu albo przy bigowaniu. Wiecie, to nic nie szkodzi. To można ładnie to tu skorygować sobie. Nie widać tego. Ok. No i tutaj nakładamy, więc muszę sobie ten jeden ściąć. Bo musi najść mi jedno na drugą, prawda? I tu sobie smarujemy. Ta, na którą jest nakładane. I ładnie sobie zrównujemy. No tu pojechałam równo, słuchajcie, nie wiem jak ja ciąłam te paski, ale to jest właśnie docinanie na trymerze takich małych odległości. Ale to wiecie, nic nie szkodzi, tam sobie to skorygujemy, fajnie to nie będzie widać. No i mamy, słuchajcie, teraz w ten sposób połączone dwie te nasze harmoniki. Ja mam już tutaj w obwodzie przygotowany klej na gorąco, żeby sobie to szybciutko złapać, żeby mi się to nie rozjeżdżało. No i teraz słuchajcie, no zacznę od tej, bo była pierwsza. Myślę, że tą ciemniejszą stroną, chociaż tutaj chyba nie mam ciemniejszej, jaśniejszej, ona się mi i tak... Ja sobie ją muszę teraz tu ładnie złapać. Łapię sobie po lewej stronie, bo wiecie, wiem, to co chcę mieć na górnej, na górze, to sobie zostawiam ten kolor, a tutaj usztywniam sobie od spodu po lewej stronie zawsze, dlatego że nie wiem, co tam będę kleić u góry, jak to mi tam wyjdzie i nie wiem, może sobie za duży ten kwadracik zrobiłam na przykład i potem mi go grafika nie zakryje, więc wiecie, wolę być przygotowana. Ja bym sobie tylko wzięła, czekajcie tu, o, tak, żeby się nie poparzyć. Tu sobie nałożymy. Joanna nie wyłączyła kleju na gorąco na noc. Widać od razu żółty, spalony. Teraz sobie to, zobaczcie, odciskam. Ładnie, tylko rozprowadzamy. Jeszcze tam gdzieś można, to można sobie dziurkaczem ładnie ozdobnie wyciąć, albo dziurkaczem, no takim wiecie, brzegowym. Ja mam takie też falbanki, też kiedyś robiłam, tylko dla mnie to potem było troszeczkę za duże te buły. Dobra, i tu znowu sobie po lewej będziemy łapali. Trzeba ją tak delikatnie przegiąć, bardzo delikatnie, tu nie ma co wiecie szaleć i o, tam jakoś wybitnie się nie chce wygiąć, więc dobrze sobie to tak, o, zrobić, zanim sobie posmaruję ten. A ta jest w sumie większa, to może mi się uda nalać kleju tutaj, bo to nie zawsze, wiecie, i da radę tak, nie? Jak jest taka malutka rozetka, to się potem troszkę rozjeżdża, chociaż, wiecie, no każda rozetka to jest taki łobuz, który lubi się tak rozjeżdżać na różne strony, ale... I tu ciach. I ja teraz to tak, o, dociskam sobie tu. Uwaga na paluszki, żeby się nie poparzyć. Wiecie, co mi teraz przyszło do głowy w tym momencie dosłownie? Przyszło mi do głowy farby. Nie wiem, jak to wyjdzie, słuchajcie. Ja po prostu, jak coś przychodzi mi pomysł, to go realizuję. I już. My tutaj też mamy takie właśnie złote chlapania różne na tych papierach. Takie, znaczy wiecie, no wygląda to jakby chlapania, no są to takie iskierki. Ja tylko się zastanawiam właśnie nad kolorem, jaki by tu wybrać. Taki może jaśniejszy, albo może ten, albo ten. Kto to wie? Mamy tu. Ok. Wezmę sobie tylko pędzelek. I sobie te rozetki fajnie, słuchajcie, tutaj podkręcimy.
krawędziach, żeby one. O! Mogę tak. Nie chciałam tak mocno wjeżdżać, żeby to, wiecie, zrobić tak brutalnie, ale. Dobrze, że tu miałam tak gęściej tej farby, tak nie miałam ją bardzo w nicie rozrobionej, bo ona by jeszcze bardziej mi się rozjeżdżała. Choć z drugiej strony wcale to nie wygląda źle, jak się tak trochę otrze ta akwarela i zostawi taki grubszy nalot. Nalot, no wiecie co mam na myśli. I teraz na chwileczkę zostawię to sobie. Momentalnie zaraz wyschnie. No i tak tu będziemy to potrzebować, bo ja myślę, że ja sobie jeszcze jakieś klapania potem zrobię też na tej okładeczce. O, czekajcie, bo jakoś mi się już kończy tutaj akurat mój ulubiony kolorek. O, teraz sobie wytrzymy. A na granacie to będzie sztos. No i w taki sposób też możemy sobie rozetki ozdobić, zwłaszcza, że wiecie, tutaj to złocenie jakby też naturalnie na papierze występuje, bo tam mamy te gwiazdki, tam mamy takie chrapnięcia, rozmazania właśnie złote, więc super. Ta jest taka bardziej gęsta rozetka, no bo jest, wiecie, mniejsza, nie? Ona jest, ile było, 2,5 cm, dobrze pamiętam, więc ona też inaczej nam pracuje. Tutaj ta farba, znaczy farba, no ten pędzelek inaczej tu wchodzi, bo ona jest bardzo gęste ma te swoje ścianki, ta rozetka. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Myślę, że tak to możemy sobie zostawić, żeby mi to wyschło. To jeszcze sobie odkładam na bok, bo będę z tego... już się umazałam. Już się umazałam, świecę cała. Także słuchajcie, rozetki nam sobie tu będą schły na boku, a myślę, że my możemy zająć się naszą układką. To już sobie zdejmuję. Widzicie? No to jest wszystko ta grubość gdzie tam, dlatego nie, raczej nie myślę o tym, żeby tam coś więcej robić, bigowa, Boziu kochany, ozdabiać te karty, strony, no bo tutaj troszkę nam to ogranicza. Biorę tu jeszcze na chwileczkę bigownicę, słuchajcie, biorę radełko i troszkę sobie przeradełkuję te boki. Żeby tu nam tak coś się działo fajnego. Znaczy działo się będzie zaraz na środku, jak zrobimy sobie kompozycję, ale to radełko to robi taki fajny efekt. Podoba mi się też, znaczy podoba mi się, no tutaj akurat zależy mi, żeby podniosło mi się to troszeczkę do góry, dlatego ja robię to troszeczkę dalej od krawędzi i mocniej naciskam. Bo pamiętamy, że jak mocniej naciskamy, to nam się podnoszą te brzegi. No i o to właśnie mi chodziło. Na tym mi tutaj zależało, żeby... żeby to się bardziej podciągło w górę. Mamy, słuchajcie, to. I teraz tak. Tu sobie możemy nałożyć na tył. Nie oszczędzam tu kleju i nie rozsmarowuję go. Dlatego, że po pierwsze, troszeczkę mam podniesione krawędzie. I chcę, żeby ten klej tam dotarł fajnie do tej mojej bazy. A po drugie, nie chcę też przejeżdżać od krawędzi, żeby nie zniszczyć sobie tych moich... żeby tam po prostu, wiecie, było podnosiło mi się to, bo no, zależy mi na tym, żeby ładnie to było tak w powietrzu, jakby te krawędzie. Nie wiem, czy ja to nie mogę. Może tak czasem. Ok. No tu jest taki, wiecie, miękki ten grzbiecik, więc on zawsze, widzicie, ja sobie teraz tylko dojeżdżam tak i ten klej mi się tam teraz rozpłynie fajnie. Będzie gitarka i przód.
samo, trochę grubiej. To też jest płótno, więc tu ten klej trzeba tak, no, solidnie, nie? Żeby to płótno fajnie się złapało. Ja sobie potem troszeczkę skrócę, bo te, wiecie, te wstążki, takie te tasiemki bawełniane są troszeczkę za długie dla mnie, ale wiecie, fajnie, bo można sobie dostosować do. Ja już to ścięłam wcześniej przed nagrywaniem, bo mi to dało, gdzie ja sobie położyłam nożyczki, bo tutaj ciąłam to tymi moimi do papieru, a one. Można sobie po prostu na taką, wiecie, długości, jak chcemy. No i mamy pik, 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 pik. Pik, pik, pik. I widzicie, on się już, a tam jest tylko koperta na przodzie z kieszonką, więc ja bym tutaj nie szalała, wiecie, z kompozycjami, po prostu maty na zdjęcia, albo nawet bez mat, tylko samo zdjęcie z ozdobą i jakąś delikatną na boku i to wszystko, bo no jest dosyć płaskie to. Dobra. Słuchajcie, mamy gotowy albumik. Czas więc zabrać się za dekorację okładki, bo okładka ważna rzecz, lubimy. Widzicie, on się, o. I on jest tak, jak mówię, widzicie, tutaj tylko jest oklejony papierami, nic więcej, więc no. Fajnie, może faktycznie by było, bo ja już teraz, jak na przykład robię sama, to robię sobie, kiedyś mierzyłam, jaka jest właśnie grubość po złożeniu tych elementów, ale teraz robię to troszkę grubsze, bo wiem, że jak się poskłada, pookleja papierem, to trochę to wszystko napuchnie na mnie. Ale damy radę, będzie ok. No i my zabierzemy się teraz, słuchajcie, za dekorowanie okładki. Ja muszę jeszcze troszeczkę poczekać, chociaż już to jest prawie suche, ale jeszcze damy temu chwileczkę i będziemy działać. Dobrze, moi drogi, dobrze, moi drodzy, rozetki się wysuszyły, więc możemy zacząć działać. Ja już sobie tu przygotowałam wszystko, co będę chciała użyć, co mi się przyda. Tam jest klej na gorąco, mam kwiaty, mam farby akwarelowe złote, mam te rozetki, mam elementy wycięte, więc zaczynamy. Myślałam właśnie o tym, żeby te rozetki sobie tu jakoś fajnie wkomponować. Myślę, że większa, mniejsza, że one będą. Nie, mniejsza z powodu tego, że jest mniejsza, po prostu będzie podwyższona do góry, a ta będzie tak bardziej na płasko, prawda? Bo ona już sama w sobie odstaje, jakieś elementy sobie jeszcze tutaj umieścimy, więc tę postaram się zrobić troszeczkę wyżej. Ja już też taśmę sobie przygotowałam tutaj, więc będzie mi łatwiej. Myślę, że taśma dobrze jakby się łapała w kilku miejscach, nie tylko, chociaż nie, bo jakbym dała jedną na drugą, tutaj już będzie to podwyższona, to nie potrzeba. A jest z dwóch stron na pewno. Gdzieś tak, nie? Tu mamy smokusia. Na pewno chcę, żeby była ta piękna dziewuszka, taka wróżka. Nie wiemy jeszcze, czy ta mniejsza, czy ta większa. A może byśmy tu, słuchajcie, takiego jednorożca dziabnęli, nie? To będzie magia, słuchajcie. I teraz on się tu oprze i jeszcze musiałabym go na ogonku trochę podnieść. Bo on się oprze na rozetce, a tutaj też musiałby być trochę czymś tak wsparty od góry, no bo już na tych kopytkach to nie wiem. Zobaczymy, czy tam jakieś. I to zobaczcie, tutaj ta głowa by nam trochę może zasłoniła, bo na razie nic tu nie przyklejam. I. Czekajcie, a jakby tak. W ten sposób. I to wszystko zaczniemy warstwowo układać. No, może tak trochę niżej, tu trochę wyżej. O, słuchajcie, jest moc, tak fajnie nam się to rozłożyło. No tu mamy jeszcze kwiaty, może by tam coś z tyłu się pojawiło.
No nie, no to jest, słuchajcie, dobra myśl. Słuchajcie, to mi się fajnie ustawiło, więc ja już to zdejmuję, żeby... Niestety wiecie, jak to jest, jak się poukłada, a potem już się tego tak samo nie ułoży z powrotem. Boję się, że tych kwiatów już teraz tak nie ułożę, jak były fajnie. No trudno. Chyba były w tym miejscu gdzieś. A to było tu. No i że gdzieś to tam przekręcimy. Nie mam to doklejone do końca, więc... O nie, jest ok, może trochę niżej. Dobra. No ładnie się to ułożyło, słuchajcie, i tak... Może ja polecę od tej strony. Nie wiem, czy tutaj coś umieszczać, bo tu się boję, że to będzie tak trochę komicznie wyglądało, bo jak ten jednorożec tu będzie... Czekajcie, zaraz, żeby gdzieś to tam, wiecie, czasem między kopytkami gdzieś... Zaraz zobaczymy, przyłożymy sobie to wszystko. Ale fajnie to wyszło, słuchajcie. Nawet nie myślałam, bo miałam wrażenie, że... Że zrobimy to jakoś. Miałam inną, tutaj inny zamysł tego. Nie, to mi się tu chyba nie podoba. Tutaj jakiś fajny napis, czy kwiaty tu jakieś przyjdą, a może nawet w ogóle kwiatów. No bo wiecie, ja kwiaty mam, ale no nie znaczy, że ja muszę je przymocować tutaj koniecznie. No. Są, wiadomo, zawsze ja kwiaty uwielbiam, więc zawsze mam gdzieś tutaj w obwodzie przygotowane. No, ale też... I tak zrobię, że ta główka jest tutaj na tej rozetce i fajnie mi ją zamknie. Chociaż wydaje mi się, że po prostu jeszcze wyżej. Naprawdę? Może ja tu wezmę tą... Czy mam jeszcze taśmę akrzonową? A jest tam kawałek, bo potrzebowałabym tu coś... Co mi tak niewiele podniesie to do góry. Podniesie, ale nie jakoś tak bardzo mocno. Bo taka tu 3 mm niekoniecznie. Okej. Zaraz sprawdzimy. No to tak było to. Widzicie, on dalej się podnosi, czyli no, może się okazać, że faktycznie mam tutaj dwie te trójeczki. No, ale z drugiej strony lepiej sobie podokładać po mniejszym kawałku, niż przesadzić, wiecie, takie taśmy dwustronne bardzo ciężko rozerwać potem między sobą, więc... O, może będzie teraz ok. O, no teraz się, no nie podejrzewam, że ta rozetka mi tak zgenerowała wysokość, no ale mogłam się domyślić, skoro jest na dwa bigi. Pięknie, dobra. Tu trochę jest to w powietrzu, tu by mi to, ale słuchajcie, zobaczymy, jak to się poukłada. I teraz tak, ten na górze, więc ja się tak zastanawiam, czy to w ogóle jeszcze na górę podnosić, bo jak ja to podniosę na górę i jeszcze to, to już i tak widzę, że mi się tutaj podkręca w ten, to ja zrobię to w górę i tę wróżkę na tym fajnie. I teraz mi się to jakoś bardziej ze sobą ułoży. Chociaż, aha, bo ja tu mam już... bo ja już tu przykleiłam. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to zerwiemy. Jak to będzie wyglądać. Ja nie mówię, że to jest dobry pomysł, no ale sprawdzimy. Jakbyśmy to podnieśli i tę dziewczynkę potem jeszcze podnieśli na górze. Bo jakbym jeszcze to podnosiła, to tu by było tyle pianek, że chyba bym się tu zapiankowała. Więc może być tak, widzicie, no bo zmieniłam koncepcję. I wtedy ta odległość między tą i tą będzie tu idealna. Ale to złoto pięknie podkręca te rozetki, słuchajcie. To był dobry pomysł. Czasem przyjdzie do głowy, to tak bywa. Że gdzieś tam nam coś wpadnie. O, i to, co oderwałam tutaj, to przykleimy sobie tu.
zobaczcie. A sama ta dziewuszka byłaby pięknie jeszcze w górę, więc tu trzeba będzie mocno to podkręcić, ale mam nadzieję, że i tu bym jeszcze z tej strony podłożyła jeden dystansik taki, ten cieńszy, bo tutaj jest też konik, więc on trochę nam się... No i tak to jest, jak klejem wszystko podklejam, to mi to złazi i mi się to przyczepia do rąk. Buf. Jest dobrze. A dlaczego ja to przykleiłam na lewą stronę, a nie na prawą? Ten... Słuchajcie, jeden z tych dni, że lepiej sobie dać spokój z pracą. Nie no, po prostu. Gdzieś tam. Pięknie się podniosło nam do góry. Tu bym mogła ewentualnie jakiegoś kwiatka wsunąć. Zobaczymy, jak on tam się nam... O, widzicie to? Można jeszcze tu ściąć to, żeby on taki był bardziej płaski, ale czy on tu będzie, to jeszcze nie wiem, dlatego ja sobie go na razie tam wsuwam, a potem zobaczymy. I ważne, a on się tutaj będzie, trzeba było go bardziej rozpłaszczyć, albo tak tylko wsunąć. O. I tutaj dziewuszka idzie w ten sposób i ja sobie będę dystans tutaj budowała, na, żeby tu fajnie zasłonić ten nasz otwór. I widzicie, dzięki temu, że ja sobie tutaj nie kleiłam żadnych tych takich kwadracików, jak tam z tamtej strony od spodu, bo nigdy nie wiem, co będę tu robiła, jak będzie ta moja dekoracja tutaj wyglądała. Okej. Okay. Ja bym to tak trochę może bardziej w górę, ale to możemy rozwiązać, wiecie, klejem na gorąco. Pamiętacie, że można trochę kleju nalać tu i nim zbudować dystans. I ja też tak zrobię. Nalejemy i zostawimy go w takim... Nie będę dociskać na razie, aż wyschnie. Potem będę kombinować. Dobra. Ona sobie tu fajnie da radę. Pięknie, słuchajcie, bardzo fajnie to wyszło. Ja bym jeszcze na tej sukieneczce tutaj podłożyła trochę, żeby to się tak fajnie zdystansowało, czyli żeby ona stabilnie stała, żeby się nie drgała. Skrzydełka zostawimy nienaruszone, natomiast tutaj na tym... O. To on nakleił, wiecie, ale ja klejem kleję wszystko, więc musi być klejem zabezpieczone. Może nie jest lekko czasem, no mogłam kleić też na gorąco, wtedy bym się tak nie musiała szarpać tu, ale... Wszystko musi być klejem podtrzymane. Słuchajcie, gdzie ja ją dałam? No... Wszystko musi być klejem podklejone. Spójrzcie tylko na to i ona w ogóle się wybija ponad te wszystkie tutaj dekoracje teraz. No, no i tu tak naprawdę, wiecie, jest mnóstwo pięknych tutaj jeszcze dekoracji, ale ja już teraz, skoro tak się to w moim odczuciu oczywiście, słuchajcie, no bo każdy ma, ja to zawsze powtarzam, każdy ma inne... poczucie estetyki, więc wiecie, ktoś może uznać, że nie podoba mu się to, ale dla mnie już to tu jest dość. I teraz zobaczymy jeszcze, co z tymi kwiatami, bo faktycznie te kwiatuszki to by tu mogły fajną robotę zrobić. I coś by jeszcze mogło się... Widzicie, to ja sobie to jednak to tutaj wsunę. Tu się to fajnie sprawdzi, ale obetniemy trochę tego kwiatuszka, ponieważ on już teraz, w związku z tym, że tam mam klejem na gorąco zrobione, on się nie chce wsunąć do końca, to muszę sobie tutaj go troszkę
przyciąć, ale on, jak będę chciała kwiatka dać tutaj na dół, doskonale się sprawdzi. O, widzicie to? Pięknie. I tu dałabym tak. Przydałyby się tu jakieś liście. Ja tak ubolewam właśnie, że ja wiem, że mintaje mają osobne papiery, gdzie są takie elementy, właśnie listeczki i tym podobne, ale ja nie wiem, czy już mi się nie skończył przypadkiem ten blok. Sobie zaraz zobaczymy, co tu jest w tych elementach do wycinania, takich luźnych, ale tu są też te małe kwiatuszki, więc tutaj raczej nic. Ewentualnie mogłabym to porozcinać, bo tu potrzeba mi jest, wiecie, ta duża mi nie jest potrzebna, ale coś, co mi tu podkręci tę kompozycję, by się przydało. Ja też zawsze mówię, żeby się nie bać rozcinać, jak potrzebuję taką grafikę, ale wiem, że taka duża mi tu nie jest potrzebna, a wolałabym taką mniejszą. Spokojnie można taką mniejszą tu. Nie chcę sobie też tu zasłaniać tej mojej pięknej rozetki, no ale... Ale sobie nasłodziłam. Czekajcie, zrobimy tak. Podkleimy. Zawsze można oderwać, ale jak ja tego nie zobaczę, to mi to będzie sobie ciężko tutaj ułożyć. I zrobimy tak. No to tu byś musiała być jeszcze taka podwójna. Zobaczymy, czy ty to tak. Czy tak. Nie podoba mi się ten kwiatek. Ten jest ładniejszy. O. Aha, ty tak jesteś tu podklejona, a tu nie. No. Całkiem okej. Okay. Może by tutaj na tego konika. Się oburzą fani jednorożców. O, w tę stronę, dobra. Tak jakby ta kompozycja tutaj się przesuwała. Tak będzie dobrze. No nie jest łatwo, słuchajcie, czasem... widzicie, teraz tutaj te łapki, jego kopytka łapki nie są podklejone, więc ja sobie mogę tu, widzicie, docisnąć. To nic, że te kopytka jego tam się tam zegną. No tego nie widać. No więc, a ja tu mam jeszcze takie ładne... Czekajcie, może byśmy tutaj coś... Ja tu na próbę sobie wycinałam moje nowości. A może by to tutaj gdzieś fajnie przemycić, bo to jest takie bardzo delikatne. Nie jest to takie, wiecie, narzucające się, takie jakieś mocno... po prostu takie bardzo delikatne te listeczki i one mogą zrobić tu taki fajny zamęt. Zobaczcie, prawda? Nie jest to taki ciężki liść, który jakoś bardzo mocno tutaj tak siądzie i zrobi taką niefajną, bo czasem tak się zdarza, ale zrobi nam taki ciekawy, bardzo delikatny koroneczek. To ja już bym tu nie chciała, ale właśnie takie, jeszcze gdzie się tam wsuniemy od spodu. Mogę podnieść, więc fajnie, bo to się tam wszystko gdzieś skumuluje. Troszkę kwiatka spłaszczymy. I tu sobie to pozasłaniamy wszystko. Dzięki temu, że one są takie ażurowe, bardzo delikatne, to nie jest to takie mocne w tym... To, co sobie powiedziałam, że sobie zostawię na napis, to wszystko zaciapkałam. Taki ze mnie jest napisowy fan, który ciągle myśli o napisach, żeby zostawić na nich miejsce. To sobie trochę spróbujemy to spłaszczyć, tak jak to robię też przy kwiatach takich, wiecie, z foamiranu.
bardziej na płasko. Pięknie te listki tutaj zagrały. Słuchajcie, zrobiły taką fajną robotę, bo one są ażurowe, a listeczki takie, wiecie, ażurowe nie są takie narzucające się swoim wyglądem. Raczej taką delikatność w sobie mają, więc one nikomu tu nie będą szkodzić. Wręcz myślę, że bardzo fajnie tutaj sobie znalazły swoje miejsce, a kompozycję bardzo ładnie podkręciły. Jak mogłam nie wyłączyć kleju na gorąco? Słuchajcie, i mi taki żółty jest. O, pięknie. Dobra, a jeszcze tu mam. Nie, no już na siłę nie będę go nigdzie wpychać, ale. Ale jednak. Nie będę wpychać na siłę, ale może jednak. Żal, żeby się zmarnował. Tym bardziej, że tutaj pięknie będzie pasować, prawda? Dobra. O, ja. Trochę sobie namoczyłam klejem, ale wiecie, to tam nic nie szkodzi, bo to uschnie. Będzie przezroczyste, żebyśmy tu brokatu nałożyli. Dobra, kochani, koniec, bo ja będę tu dokładać, aż mnie tutaj zostanie wieczór. No ale myślę, że to fajnie całkiem wyszło. I no tak. Wspomnienia wewnętrzne, dziecko. Nie, no takie, wiecie. Rozwiń skrzydła. Może być takie motywacyjne, może być jakieś, wiecie, urodzinowe. Tak jak zwykle to u mnie bywa, ja nie będę tego przyklejała, wiecie, tak na stałe. O, to jest klejący ten. To. O. O. Dobra, ja jeszcze tego nie kleję, bo wiecie co, muszę zrobić, pochlapać sobie tutaj okładeczkę. A w związku z tym, że no nie chcemy sobie tutaj pobrudzić tych wszystkich rzeczy, które się tutaj wydarzyły, musimy sobie pewne rzeczy pozasłaniać. Tutaj. Ok. Troszkę spróbujemy chlupnąć. Wiecie, nie? Bez chlapania nie ma roboty. Troszkę tu za mocno, ale staram się, żeby to było tylko tak, wiecie, magicznie bardziej. Ale wiem, że teraz jakbym to przejechała, to bym może to rozmazała. Może ten napis jak to będzie, to tak. Nie, nawet. Nie, dobra. Nie będę tego tykać. No tam będzie w tym kierunku napisik, więc myślę, że. Nie chciałabym też tej dziewczynce po buzince. O, żeby jej, wiecie, buźki gdzieś nie chlapnąć, bo to czasem, a to najczęściej tak bywa, że to w takich dziwnych, wiecie, potem miejscach ta farba. Wiecie, te akwarele to mają też to do siebie, że one za chwileczkę troszeczkę, może nie tyle zjaśnieją, co jak wyschną, to się robią takie, no nie są tak intensywnie. O, już gwiazdeczkę zabieramy. Choć gwiazdkę spokojnie można było też gdzieś przykleić, nie? Na takiej małej kosteczce. Tylko teraz mi to będzie przeszkadzać, że one. Nie, ten niebieski jakoś mi tu nie pasi. Nie. Słuchajcie. Rozwiń skrzydło. A wiecie, jaki by mi tu napis się podobał? W tobie jest magia. Ciekawe, czy taki napis tutaj jest. Czekajcie. Magiczny moment. Kraina, będą mnie uwierz we wróżki. Zawsze bądź sobą. Kolorowych snów. Cuda się zdarzają. Nie bój się marzyć. Wyobraźnia. W sumie już zapomniałam, co powiedziałam, że chciałam, no ale słuchajcie, ja to jestem. To mi przyszło do głowy i teraz mi to uciekło.
Dobrze by było to podkleić, wiecie, jeszcze usztywnie, no bo to są cienkie, nie? Te naklejki nie są jakieś tam bardzo grube, więc na przykład na takim białym papierze bazowym. Ja tu mam jakiś biały papier bazowy, słuchajcie, no mam, bo wyrzuciłam do śmietnika. Słuchajcie, w śmietniku zawsze się coś znajdzie. Czy jest ktoś, kto mi nie przyzna racji? W śmietniku, słuchajcie, jeżeli czegoś szukamy i nigdzie tego nie ma, to na pewno to jest w śmietniku. Żeby to tak, wiecie, źle nie zabrzmiało, to mój śmietnik to jest taki, wiecie, z papierami, sam. Nie mam żadnych jakichś tam. Na tym pracę zakończę. Nie będę już tu nic robić więcej, bo ja się rozpędzę, to ja tu nie dość, że nie skończę przed wieczorem, to jeszcze zatknę, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie wygląda, że te złote chlepania dodały tutaj tej magii właśnie i cieszę się, że ich zrobiłam. Mimo, że jak zaczęłam chlepać, to przez moment się zastanowiłam, ale pięknie ta wróżka tutaj, wszystko takie bardzo mocno przestrzenne jest. Napis trochę fruwa, no bo będzie, wiecie, jak to u mnie, nie? Robię napisy w ten sposób, żebym zawsze mogła ich zmienić, ponieważ różnie bywa, może ktoś inny chcieć zmienić zdanie i tak dalej. Pięknie, słuchajcie, bardzo przestrzennie mamy. Mam nadzieję, że inspiracja Wam się spodobała. W ogóle te ażurkowe liście zrobiły tutaj mega robotę. I to takie ażurowe, ale delikatne, bo czasem są takie gęste ażurowe, to już by mi tu, a te taki dodają, taki wiecie, taki myczek. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że inspiracja Wam się spodobała. Ja jestem zadowolona. Bardzo mi się podoba. Fajnie się te kwiatuszki tutaj z Primy wkomponowały. Wprawdzie przydałby mi się tu jeszcze taki jeden mały niebieski, no ale takich małych tutaj nie ma i to już by było, albo może nie wiem, czy by to nie było za dużo, ale to by musiał być taki pączuszek, który by gdzieś tutaj wystawał może z boku. Nie chciałabym sobie popsuć, a potem stwierdzić, no ale chociaż nie, bo to tu możemy potem skleić z powrotem, nawet jak coś się nie sprawdzi. O, wiecie, o co chodzi, żeby po pierwsze było nieparzyście, a po drugie, żeby coś tam fajnego się działo. I teraz w ostatnim momencie tak uznałam, że spodobałoby mi się to tutaj. I teraz nie wiem, czy z tej. Kurczę, no. Mogłam to przyłożyć, zanim to nasmarowałam klejem. Słuchajcie, to jestem cała ja, nie? O, tu. Czy tu. Dajcie znać, bo teraz to już w ogóle nie wiem, czy to pasuje. Dobra, w każdym razie dziękuję bardzo. Zachęcam Was do tworzenia. Zachęcam też do posiadania właśnie tego, co mówiłam na początku. Nie wiem, dwóch, trzech takich baz gotowych, właśnie harmonikowych, takich, bo ja nie mówię o albumowych, bo album, słuchajcie, co by nie było, nawet jak mamy gotową bazę, on wymaga wiele pracy. No nie da się ukryć, że to nie jest praca na, nie wiem, 2, 3, 4 godzinki, że przy albumie no troszeczkę się trzeba napracować. Ale taki harmonikowy album, słuchajcie, na ostatnią chwilę zrobimy, ja myślę sobie, że w ciągu godzinki jesteśmy w stanie go zrobić. Pod warunkiem, że mamy wycięte elementy, oczywiście, ale ja jestem fanem wycinania elementów, więc kiedy ja jakieś nowe kolekcje dostaję, to wieczorami sobie wycinam do woreczków, wsuwam i jak mam tę kolekcję właśnie w worku taką dużą, to też wsuwam woreczek z wyciętymi elementami. I no, zawsze mam dostępne, bo zawsze są wycięte, bo uwielbiam wycinać. To jest jedno z moich ulubionych zajęć, bo bardzo się przy tym relaksuję i zawsze mam gotowe elementy, zawsze mam wycięte i przygotowane, więc no to tak jak mówię, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, ale dzisiaj chcę zaproponować Wam taki gotowy albumik harmonikowy, wyklejony tylko w środku, z kopertką tu na przodzie. Ja myślę, że tu nawet bym nie robiła jakichś ozdób na stronach, tylko zdjęcia, bo już robi się tutaj dosyć grubawo, nie? Kilka tam mat jakieś do środka, do wsunięcia i co? Kochani, bardzo Wam dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Zapraszam do wspólnego tworzenia i uciekam. Do zobaczenia. Uważajcie na siebie. Do następnego spotkania. Pa, pa.